W dzisiejszym filmie Squad Simulatora mamy takiego pięknego pycika, jak z tyłu za mną widzicie, czyli Huge Santa Dragona, jak się nie mylę. Dokładnie tak, Huge Santa Dragon i to ma dosyć niski numer. Pożyczyłem go od widza, żeby wam go pokazać i przy okazji zobaczyć, co ciekawego zaoferują na Trading Plazie za tego peta. I oprócz tego mamy też dużo innych rzeczy do roboty. Między innymi dalej chcę otwierać skarpetki, żeby w końcu trafić jakiegokolwiek Huge'a, no i tego mojego tutaj też sprzedać. A więc tym się dzisiaj zajmiemy, no i może jeszcze coś jeszcze, ale to zobaczymy za chwilę. Najpierw idziemy oczywiście zobaczyć, co ciekawego nam zaoferują na Trading Plazie za tego peta. Dobra, i tutaj mamy jakąś taką Trading Plazę, ale tutaj nie widzę żadnych Huge, a więc od razu stąd idę na jakąś inną Trading Plazę. Dobra, tutaj mamy w miarę ciekawą Trading Plazę, tutaj jest jedna osoba dosyć ciekawa, zobaczcie tutaj gościa. Dobra, tutaj mam pierwszą ofertę, zobaczmy, co nam zaoferują za tego pięknego pecika. No, to nie jest dobra oferta, to nie jest dobra oferta. Tutaj w ogóle widzę, ktoś ma już ten małpę, a więc też ciekawie w sumie. I tutaj mamy w ogóle ciekawą ofertę za mojego Jolly Pingwina, przez przypadek źle dałem. Nie wiem, powiem wam, że jest tragedia, naprawdę. Biegam na tych Trading Plazach już 20 minut, jestem na Trading Plazie, gdzie jest 28 osób. I zobaczcie, tutaj są tylko może z 3 osoby, które huge pety mają. Przez te budki to powiem wam, że jest tragedia. Może tutaj będzie mieć jakąś fajną ofertę. No tutaj osoba chyba nawet nie jest zainteresowana tym petem. Chociaż nie, dobra, napisał wait. Może chociaż jedną dobrą ofertę będziemy mieć. Bo to naprawdę jest ciężko. Prawdopodobnie przez godzinę, bo jakby nagrywam to o 13, możliwe, że ludzie w Ameryce jeszcze śpią. Tutaj dosyć ciekawa oferta, Huge Elf Dog w wersji Gold, ale no to jest mało, za takiego peta myślę, że on jest teraz dużo więcej warty. Myślę, że on jest spokojnie z 30-40 trylionów teraz warty. Wiadomo, że jego cena spadnie, bo nie wiadomo, ile tych maskotek jest, ale no teraz myślę, że jest więcej warty. Ale no przynajmniej jedną w miarę dobrą ofertę mieliśmy. No i tutaj mamy taką ofertę, oczywiście to jest nieopłacalne, bo ten pet jest z 10 razy tyle warty, ale to jest chyba jedna z ciekawszych ofert, którą znalazłem. No i tutaj kolejna za Huge Elf Kata, ale to też nie jest dobra oferta. Dobra, i oddałem widzowi już tego Huge Santa Dragona, ale teraz mamy Mikołaja i może nam się uda kolejnego peta trafić, bo ogólnie wiem, jaki jest procent na trafienie tego bałwana ze świętego Mikołaja i jest naprawdę duży. Szansa na trafienie tego bałwana z tego Mikołaja to jest 1 do 100, czyli macie 1% na trafienie tego bałwana, więc no moim zdaniem naprawdę dużo. Ten Mikołaj się respi co 4 godziny, czyli w ciągu jednego dnia się respi ich 6, a więc dziennie macie 6 razy po 1% na trafienie tego bałwana. Chociaż nie wiem, czy to przypadkiem nie działa tak, że musicie być pod saniami tego Mikołaja, żeby powiedzmy móc dostać ten prezent. Ciężko powiedzieć w sumie, jak to działa, no ale jest 1%. I wiem też, jaki jest procent na tego normalnego pingwina, zaraz wam powiem. Tylko w sumie niech to sobie ten Mikołaj do końca doleci. Jak coś ciekawego mi wyleci, to wam ewentualnie to pokażę. No na razie standardowo tylko niestety worki zrzuca z coinami, które mi są już prawie niepotrzebne. No i niestety Mikołaj odlatuje i znowu nie ma tego snowmana. Na dwa konta cały czas za nim biegam, ale no ja nie mam farta do tego snowmana, pomimo tego, że 1% jest. Dobra, i teraz mamy kilka rzeczy do zrobienia. Na pewno chciałbym jeszcze więcej skarpetek sobie kupić. Mam nadzieję, że uda się za gemy, chociaż powiem wam, że o dziwo jest coraz ciężej te skarpetki kupić. Powinno być ich coraz więcej z każdym dniem, a one z każdym dniem robią się droższe. I dzisiaj też chciałbym sprzedać te dwa pety. Tego Huge Lucky bym chciał sprzedać, bo potrzebuję gemów, no i tego jakby się udało sprzedać, też fajnie by było. Ale w sumie może jeszcze zanim to zrobimy, to zobaczmy tutaj, co ciekawego mamy w mailboxie. Tutaj White2115 oczywiście pozdrawiam, tutaj Mega też pozdrawiam i tutaj każdego pozdrawiam, kto wysyła mi trady. Tutaj dosyć ciekawy pecik Dominus Darkwing, jakiś stary ekskluzyw. No i oczywiście każdą inną osobę też pozdrawiam, Mister Rich też pozdrawiam. I tutaj mam nadzieję, że nikogo nie pominę. I tutaj właśnie osoba jedna na innym koncie mi wysłała tego ekskluzywa, teraz wysłała mi na tym, a więc dziękuję za tego ekskluzywa i tamtego. No i tutaj za wszystkie inne pety i tu jest też ciekawy pecik. Dostałem go od tej osoby, która nam pożyczyła tego Dragon Santę, a więc też dziękuję za te wszystkie oczywiście pety. I to jajko w sumie możemy sobie od razu otworzyć. Zobaczymy, coś ciekawego nam wyleci z tego. Może akurat tutaj huge peta trafimy, chociaż tutaj to ten rzadszy musiałby mi wypaść, żeby to jakoś więcej warte było. Ale no dobra, zobaczmy, co ciekawego nam z tego wyleci. Może wyleci nam huge pet, chociaż tutaj widzę, że raczej nie, bo tu już mi się tutaj dodał ten pet. No niestety, anime unicorn mi wyleciał. Dobra, niech na razie to się otwiera, a ja idę spamować na Discordzie o te skarpety. Dobra, i od Ghostka kupimy 5 skarpetek po 6 bilionów. I tak to jest w miarę dobra cena, bo ludzie krzyczą sobie 7 milionów, 8 milionów i tak dalej. A więc 6 milionów to jest naprawdę, naprawdę spoko. I mówił, że ma 5. Zobaczymy, czy ta tutaj na tradzie 5. Dobra, jest 5 skarpetek, dajemy mu 30B. Jeżeli dobrze policzyłem, 6 razy 5, no dokładnie tak, 30 bilionów. A więc dajemy ready, no i mamy 5 skarpetek. Mamy łącznie 5 razy po 1% na Huge Kata i Huge Dog. Ale nie, przy nim już nie otwieram. To przynosi pecha, jak ostatnio otwierałem przy tamtym gościu, to wszystko przeszło.
przewaliłem. Teraz już drugi raz się nie dam tak zrobić, żeby to otwierać przy kimś i później wstyd, bo on ma 30 milionów, a ja mam pety, które są warte jedno wielkie nic. Dobra, i zmieniłem serwer, miejmy nadzieję, że ten serwer nam w jakikolwiek sposób pomoże. Prawdopodobnie nie, no ale no zobaczymy. Odpalmy sobie boosty, jakby to cokolwiek miało dać, nie wiem, nawet jeszcze tego serwerowego odpalę. Dobra, odpalamy jeszcze tego, żeby nie było, a w sumie na The Void, otwórzmy na The Void, nie otwieraliśmy. I w ogóle też znalazłem przecieki na temat drugiej części update'u i powiem wam, że będzie naprawdę ciekawie, zaraz wam o nich opowiem. Tylko najpierw otwórzmy sobie te 5 skarpetek. Proszę, huge pet, dajcie jakiegokolwiek huge peta, huge doga, huge elfa, niezwykłego elfa, kota, tylko huge kata albo psa. Dobra, jeszcze 4 próby, proszę, dajcie tego huge peta, no w końcu musi się udać. No nie wierzę, już otworzyłem łącznie, nie wiem, około 30 chyba. Chyba około 30. W jednym filmie otworzyłem 23, później jeszcze 5 i teraz 2, no to 30 łącznie otworzyłem tych skarpetek i dalej tego nie ma. Dajcie tego huge peta. No i w końcu, dziękuję. Shiny! Jeszcze trafiłem shiny peta. Co jest? Przecież to będzie tyle warte. Trafiłem shiny peta. Jak on się świeci. Zobaczcie, jak on się świeci. Jak jeszcze w spowolnionym tempie biega w ogóle. Patrzcie, jak on biega. No nie, no... Powiem wam, że mega fajnie to wygląda. Jeszcze takie normalnie slow-mo na tym pecie jest, chociaż no taki pet powinien tak biegać, tak filmowo, wiecie, że tak w spowolnionym tempie. Nie no, powiem wam, że oddało. Mega oddało. Nie wierzę w to, co właśnie się stało. Nawet zrymowałem do tego. Dobra, tutaj z tych dwóch już mi może nic nie polecieć. Może mi polecieć, nie wiem, Elfcat i Elfdog zwykły. Nie obrażę się, bo mamy shiny peta. Dobra, i ostatnia skarpa. Tak jeszcze tu nam poleci, to... Będzie ciekawie, no ale dobra, no wyleciał mi Elfcat, to nie ma większego znaczenia, bo mamy shiny elf doga. Nie, szczerze mówiąc powiem wam, że nie wiem, czy tego peta sprzedam, on jest teraz trochę wart i jego cena będzie na pewno trochę szła w dół, bo tych, no, petów wiadomo, będzie coraz więcej, ale no, taki shiny pet to już jest masakra. Możemy pójść z nim na Trading Plaza, zobaczymy, co ludzie za niego dadzą i jeszcze powiem wam w ogóle o leakach na temat drugiej części, bo naprawdę mega ciekawe leaki się pojawiły o nowych huge petach i innych rzeczach w sumie, więc wejdźmy sobie tutaj i ogólnie spróbuję jeszcze jakieś skarpetki kupić, no bo jak takiego farta mieliśmy, trzeba wykorzystać tą pasę i może znowu coś trafimy. Dobra, i w sumie żadnej ciekawej Trade Plaza nie znalazłem, gdzie ludzie mieliby dużo huge petów, więc kupimy sobie jeszcze 3 skarpetki. Za 6 bilionów od sztuki, troszeczkę drogo, ale chcę po prostu jeszcze 3 otworzyć. Zobaczymy, czy coś nam ciekawego wyleci. Gościu w ogóle tutaj kombinował. Umawiałem się z nim na 6 bilionów, a gościu mi chciał je sprzedać za 6,3. To jeszcze go strolujemy, że trafiłem huge shiny doga z jego jajek. Może w sumie nie zauważy, że tutaj nic się nie otworzyło. Dobra, ale robimy to samo. Idę na inny serwer, bo ci goście, którzy mi sprzedają te skarpetki, przynoszą mi pecha. Dobra, mamy inny serwer i robimy to samo. Idziemy na The Void, bo w sumie teraz The Void nam przyniósł szczęście. W sumie to nic nie daje, ale sobie odpalimy znowu wszystkie boosty. O i właśnie, kompletnie wam zapomniałem powiedzieć o tych leakach. Są leaki na temat dwóch nowych huge petów. Dostaniemy takiego Grincha, czy jak to się tam czyta, i dostaniemy też Mister Santa Clausa takiego, a więc troszeczkę zaupgrade'owaną wersję peta z tamtego roku, a więc ciekawie. No i wiadomo, powinniśmy jeszcze dostać Titanic peta z normalnego jajka, ale zobaczymy, czy tak będzie. Dobra, kupmy sobie jeszcze tutaj to i zobaczymy, czy z 3 skarpetek teraz będzie mieć znowu fara, tylko kurczę, może założę sobie wszystkie pety, żeby sobie nie spoilerować. Dobra, otwieramy pierwsze, zobaczmy, co nam ciekawego wyleci. No, niestety kod wersji shiny, nie, myślałem w zwykłej wersji. One się tak na początku dziwnie świecą. Dobra, kolejny pecik. Może jeszcze jednego huge'a trafimy w sumie? No niestety nie, Elfdog. Ale i tak mieliśmy giga farta, że tego trafiliśmy. Dobra, i ostatnie jajko. Znaczy w sumie to skarpeta, zobaczmy, co z ostatniej skarpety będzie. Niestety Elfcat. No dobra, trudno, nie mieliśmy farta. No i w tym odcinku tak naprawdę to będzie na tyle, więc do następnego.